Kupiłem Lightrooma i nie mogę znaleźć tej i tej funkcji. To zazwyczaj wstęp do jakiegoś postu na grupie fotograficznej, której finałem okazuje się, że dany użytkownik ściągnął nie tego Lightrooma, którego chciał. Otóż Adobe od kilku lat pozwala nam na korzystanie z dwóch wersji Lightrooma. Lightrooma w wersji Classic oraz Lightrooma, po prostu Lightrooma. Tak w tej chwili nazywa się ten program, który opiera się o działanie w chmurze. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to jest kanał Piec od Kuchni. Dzisiaj Wam powiem, jakie są różnice między tą wersją Lightrooma a tą. Kilka lat temu Adobe wprowadziło na rynek nowy program, który nazywa się, uwaga, uwaga, Lightroom. Obok niego zaczął funkcjonować Lightroom Classic, czyli program dobrze nam znany, chociażby z wersji pudełkowych i przez wiele lat także w wersji Creative Cloud. I Lightroom Classic to jest zazwyczaj ten Lightroom, o którym myślimy, mówiąc, że to Lightroom. Natomiast musimy niestety zmienić to myślenie i bardziej precyzować to, o czym mówimy, czyli Lightroom Classic to jest to, co kiedyś było pudełkiem i teraz jest programem, który funkcjonuje w Adobe Creative Cloud, a Lightroom to po prostu Lightroom osadzony o chmurę, bo właśnie o chmurę tutaj chodzi, tak na dobrą sprawę, bo Lightroom, ten nowy, opiera jakby swoje działanie właśnie o chmurę, o to, że możemy jakby z tych zdjęć korzystać tak na dobrą sprawę w każdym miejscu, gdzie mamy dostęp do internetu. Dzięki temu możemy na jednym urządzeniu, na przykład na komputerze, obrabiać zdjęcia, wyświetlać je również na telefonie i także je obrabiać, a możemy także je obrabiać w przeglądarce, bo Lightroom w tej wersji cloudowej działa także właśnie w naszych przeglądarkach. Natomiast nasz Lightroom klasyczny opiera się o to, co mamy tak na dobrą sprawę na dysku, chociaż tutaj też jest pewna zbieżność. Ja dzisiaj Wam powiem o 10 różnicach, które ja wyłuskałem i generalnie pewnie jest ich trochę więcej, natomiast jakby ja postaram się Wam wskazać na te, tak mi się przynajmniej wydaje, najważniejsze. Zacznijmy od tego w ogóle, co możemy kupić w planie dla fotografów, bo tych planów dla fotografów jest kilka, jest jakby kilka kombinacji, w których zawiera się Photoshop, Lightroom klasyczny oraz Lightroom. To tak w skrócie, tam trochę tych produktów jest więcej, ale zajrzyjmy w takim razie na stronę Adobe i zobaczmy, jakie jest porównanie i co za jakie pieniądze możemy mieć. Chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że plan fotograficzny za 12,29 euro jest najpopularniejszy. To jest ta opcja z 20-gigową przestrzenią w ramach Creative Cloud, którą mamy w chmurze i obejmuje ona programy właśnie Adobe Photoshop, Lightroom, czyli ten nasz nowy cloudowy Lightroom. Do tego jest Lightroom Classic i Adobe Photoshop, czyli jakby znana trójca, która funkcjonuje i zazwyczaj chyba najwięcej osób wybiera właśnie ten wariant modułu fotograficznego, planu fotograficznego. Drugi plan fotograficzny jest taki sam, jeżeli chodzi o programy, natomiast mamy tutaj do dyspozycji już 1 terabajt danych. Dla niektórych to sporo, dla mnie na przykład niekoniecznie, bo w tej chwili jakby cały mój backup dyskowy obejmuje no już chyba prawie 4 terabajty, więc jakby nie do końca by mi się to sprawdziło i tutaj mamy za już niecałe 25 euro miesięcznie wszystkie te programy razem z terabajtową opcją w chmurze. Terabajtowa opcja jest także w trzeciej opcji, czyli za 12,29, czyli tyle ile ten pierwszy. Natomiast w tej opcji mamy tylko Adobe Photoshop Lightroom, czyli wersję cloudową, którą możecie zainstalować w przypadku Windowsa tylko na Windowsie 10. Dlaczego Adobe zrobiło takie zamieszanie, jeżeli chodzi o nazewnictwo i nie wiem, Lightroom, ten pudełkowy, stary pudełkowy mógł być cały czas Lightroomem, a ten Lightroom cloudowy mógł być Lightroomem cloudowym po prostu lub Lightroomem CC, bo tak bodajże kiedyś się jeszcze go nazywało, tutaj nie jestem pewien, ale w każdym razie to w pewien sposób wydaje mi się zdradza politykę tej firmy do tego, jak te oprogramowania będą funkcjonowały, bo obstawiam, że prędzej czy później, nie mówię, że za rok, za dwa, ale pewnie za jakiś dobry czas, kiedy Adobe Photoshop Lightroom, czyli ten Lightroom cloudowy, będzie już naprawdę rozbudowany, bo jeszcze mu trochę kilka rzeczy brakuje. Jakby wydaje mi się, że to, że Adobe chciałoby tego nowego Lightrooma bardziej wypromować, wskazuje także porównanie, które jest na ich stronie między Lightroomem klasycznym a Lightroomem właśnie. I tutaj możecie zobaczyć takie 5 podstawowych funkcji, tak na dobrą sprawę, między którymi, czy właściwości, które różnią oba te programy. I tutaj od razu jakby wydaje mi się widać intencje, bo na przykład w przypadku tworzenia kopii zapisowej plików mamy informację o tym, że Lightroom klasyczny nie zawiera, co jest w sumie racją. Nie można tutaj powiedzieć, że to jest nieprawda. Natomiast w przypadku łatwości użytkowania, no tutaj mamy takie chyba wydaje mi się dość znaczące informacje, że
Lightroom klasyczny to kompleksowe rozwiązanie. Owszem, kompleksowo A do Z i dlatego ten program jest dość skomplikowany, tak mi się wydaje, i dość ciężki. To jest chyba opinia, która funkcjonuje bardzo często w internecie. Natomiast sam Lightroom określany jest jako intuicyjny i funkcjonalny. I szczerze mówiąc, też bym się z tym zgodził, bo gdy włączymy Lightrooma, to jest tam widoczna taka różnica, że ten program jest płynniejszy, działa chyba sprawniej, tak moje osobiste uczucie, jeżeli chodzi o to, jak działają te oba programy. Zresztą menedżer zadań w Windowsie pokazuje, że Lightroom klasyczny pobiera więcej pamięci w trakcie swojego działania. No i generalnie wydaje mi się, że nowy Lightroom jest lepszy też estetycznie, bardziej mi się podoba. Dodatkowo mamy tutaj też informacje o tym, jak wygląda porządkowanie i wyszukiwanie zdjęć. I owszem, w Lightroomie klasycznym musimy ręcznie wprowadzić słowa kluczowe po to, żeby te zdjęcia potem sobie znali w naszym katalogu. Natomiast w Lightroomie jest inteligentne wyszukiwanie i takie automatyczne oznaczanie zdjęć. Do tego jeszcze wrócimy, ale ewidentnie wydaje mi się, że jest tu trochę taka, no taki lekki posmak tego, że no ten Lightroom nowy wydaje się trochę lepszy. No to w takim razie sprawdźmy, jakie różnice znalazłem ja i które wpadły mi najbardziej w oko. Zacznijmy od pierwszego etapu, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć, czyli od tego, jak importujemy te zdjęcia. I jeżeli chodzi o Lightrooma, tego, o którym dzisiaj jest głównie mowa, czyli Lightrooma Creative Cloud, no to niestety jakby te opcje importu są dość uszczuplone. Tak na dobrą sprawę możemy sobie wybrać to zdjęcie, które chcemy, czy też te zdjęcia, i tak na dobrą sprawę na imporcie się kończy. W Lightroomie klasycznym mamy jednak do dyspozycji znacznie więcej opcji. Jest tam możliwość od razu wpisywania keywordsów, a także wprowadzania presetów na sam początek, co może niektórym ułatwiać życie. Mi na przykład bardzo łatwe jest, zarówno mówię tutaj o presetach samego importu, jak i o presetach obróbki, a także w ogóle jakby presetach metadanych. No i to jest według mnie główna różnica tego, jak wygląda import w przypadku obu tych programów. Druga różnica dotyczy tego, jak obrabiamy te zdjęcia, ponieważ jakby układ suwaków i tych wszystkich paneli, w których mamy posegregowane wszystkie funkcje, no jest trochę inny. Jeżeli ktoś korzystał na wersji mobilnej, to łatwiej się odnajdzie, natomiast tutaj się trzeba przyzwyczaić do tego układu. Natomiast jakby zwróćmy uwagę na to, że sam silnik wywoływania RAW-ów, czyli to Adobe Camera Raw, jest taki sam zarówno dla Photoshopa, dla Lightrooma, jak i Lightrooma klasycznego, więc tutaj jakby niczego nie tracicie, niczego nie zyskacie, jeżeli chodzi o to, jak te pliki są traktowane i jak te suwaki działają, natomiast to inaczej trochę wygląda, no i musicie się tak na dobrą sprawę do tego przyzwyczaić. Ja nie ukrywam, mi się to bardziej podoba właśnie w Lightroomie niż w Lightroomie klasycznym. Jest takie trochę bardziej nowocześniejsze i wydaje mi się, że bardziej przejrzyste, ale to tak na dobrą sprawę jest zależne od tego, jak Wam się to podoba i co Wam się podoba i jak Wam się podoba, jeżeli chodzi o użytkowanie oraz wygodę. Trzecia rzecz to tak na dobrą sprawę nowe podejście do tego, jak organizujemy naszą strukturę zdjęciową, ponieważ w Lightroomie Classic importujemy po prostu te zdjęcia, które mamy na dysku, to się układa w hierarchię taką właśnie, jaką mamy na dysku, jeżeli chodzi o foldery, i ewentualnie tworzymy z tego kolekcję. Natomiast w rozumieniu Lightrooma naszego cloudowego, no to kolekcje to są albumy. To trochę pomieszane. Nie wiem, czemu Adobe zdecydowało się na zmianę po prostu nomenklatury, ponieważ synchronizowane w Lightroomie Classic kolekcje znajdują się po prostu na naszym koncie, na naszej chmurze, czyli na tej przestrzeni, którą mamy w ramach naszego programu, naszego pakietu, i one pojawiają się po prostu w chmurze i są do dyspozycji jako albumy w Lightroomie, czy to na naszym komputerze, czy to na przeglądarce, czy też w naszych urządzeniach mobilnych, wszędzie tam, gdzie mamy tego cloudowego Lightrooma zainstalowanego. I w samym Lightroomie możemy segregować te zdjęcia na podstawie właśnie albumów oraz hierarchia wyżej, czyli folderów. To właśnie w folderach możemy mieć albumy, albo także foldery, w których są już albumy, tak żeby to można sobie było posegregować. Wszystko to idzie w chmurę. I dzięki temu, że to idzie w chmurę, mamy w takim razie backup naszych zdjęć, więc teoretycznie moglibyście je wykasować już z dysku i mieć je tylko w chmurze, natomiast wydaje mi się, że to by się mijało z celem backupu, bo dane w chmurze też nie są zawsze stuprocentowo bezpieczne. Więc tutaj musicie na to zwrócić uwagę, że zdjęcia, które importujecie, są też w chmurze i dzięki temu macie możliwość posiadania jakiegoś backupu. A co się stanie, jeżeli przekroczycie możliwości, które macie
macie, jeżeli chodzi o wykupioną chmurę, no wtedy nie macie po prostu jakby tego backupu na żywo, to się nie synchronizuje, natomiast cały czas możecie korzystać z programu i obrabiać bez problemu zdjęcia, które tutaj dorzuciliście. I jeżeli już mowa o segregowaniu zdjęć, to nie sposób powiedzieć, że w Lightroomie nie znajdziecie znanych z Lightrooma Classic kolorowych etykiet. Ja bardzo lubię korzystać z tego, bo często mi się to przydaje i bardzo łatwo organoleptycznie mogę sobie zobaczyć, które zdjęcia są dla kogo, bo czasem niektóre rzeczy robię na przykład dla dwóch czy trzech odbiorców finalnych, więc łatwo mi wtedy posegregować te zdjęcia. Niestety w Lightroomie cloudowym tego nie znajdziecie. Jeżeli chodzi o filtrowanie czy też oznaczanie zdjęć, to znajdziemy flagi oraz gwiazdki. I szczerze mówiąc, jeżeli mamy jakby Lightrooma na naszych urządzeniach mobilnych, to sortowanie zdjęć, w ogóle ich przeglądanie, oznaczanie jest bardzo łatwe i przyjemne. Ja bardzo lubię z tego często korzystać, bo mogę to zrobić tak na dobrą sprawę wszędzie, tam gdzie mam dostęp do internetu. Tutaj pojawi się odnośnik do tego, jak to robię i dlaczego warto, tak mi się przynajmniej wydaje. Piątą rzeczą, która bardzo mnie zasmuciła, jeżeli chodzi o Lightrooma, to brak historii edycji zdjęcia, czyli po prostu tego, gdy robimy coś krok po kroku, no i nie możemy wrócić tam do 5 kroków przed, w takiej formie listy, którą znamy z Lightrooma klasycznego. Ja szczerze mówiąc nie dokopałem się nigdy do tej opcji, też jakby nie znalazłem nigdzie informacji o tym, gdzie by to mogło być. Ja osobiście tego nie widzę. Może nie tyle słabo, ale no generalnie jeżeli ktoś ma ochotę, to niestety tego nie znajdzie. Więc no tutaj ewidentny minus i plus na korzyść Lightrooma Classic. W Lightroomie cloudowym nie znajdziemy niestety widoków porównawczych, czyli na przykład tego, gdy porównujemy dwa zdjęcia obok siebie, czy mamy jakiś dodatkowy ekran, na który możemy wrzucić jakieś inne zdjęcie i mieć to na drugim ekranie. Znamy to dobrze z Lightrooma klasycznego, natomiast tego w Lightroomie cloudowym nie ma. Siódmą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Wam uwagę, jeżeli chodzi o Lightrooma cloudowego, to brak tetheringu, czyli możliwości podpięcia aparatu i generalnie przesyłania od razu zdjęć, które zrobiliśmy do Lightrooma, tak żeby mieć podgląd. To oczywiście w Lightroomie klasycznym jest, w Lightroomie cloudowym tego nie ma. Ósma rzecz, która może Was zadziwić, jeżeli zaczniecie korzystać z Lightrooma, to to, jak wygląda eksport, bo on też jest znacznie uproszczony. Nie tak bardzo jak import, natomiast osoby, które korzystają z Lightrooma Classica i które wiedzą dokładnie, jak skomplikowane może być w ogóle eksportowanie zdjęć, bo opcji jest naprawdę multum, no to tutaj w wersji cloudowej tu jest znacznie prościej. Generalnie najważniejsze funkcje są, czyli możemy sobie wybrać rozmiar JPEG-a, czy też wyeksportować sobie RAW-a razem z plikiem informującym o tym, jakie zmiany zostały dokonane, czyli plikiem XMP. No i dzięki temu tak na dobrą sprawę możemy mieć zdjęcie, które kiedyś wyrzuciliśmy z dysku, a które mamy w naszej chmurze. No i na przykład możemy sobie ten plik tak na dobrą sprawę ściągnąć w postaci eksportu razem z dokonanymi zmianami. Tu jest dość spora różnica, możecie się zdziwić, ale wydaje mi się, że jest dość uproszczona na tyle, żeby z tego spokojnie i łatwo korzystać. Dziewiąta rzecz to słowa kluczowe i o nich wspominałem na samym początku, gdy oglądaliśmy, porównywaliśmy to według tego, co nam dało Adobe na ich stronie internetowej. I faktycznie tutaj funkcjonuje coś takiego jak inteligentne wyszukiwanie po słowach kluczowych. No, działa to tak, że sztuczna inteligencja jakby rozpoznaje, skanuje to, co jest na naszym zdjęciu i teoretycznie po wpisaniu, w tym przypadku po angielsku, bo nie ma polskiej wersji językowej, danego słowa typu kot, no to w takim razie na naszych zdjęciach, w wynikach wyszukiwania pojawią się zdjęcia, które mają koty na zdjęciach. A przynajmniej Lightroom tak twierdzi, że tam są koty, co może doprowadzić do różnych sytuacji. Nie zawsze to działa dobrze, ale generalnie jakby jest to i czasem możemy sobie odpuścić opisywanie słowami kluczowymi. To trochę ułatwia, ale no nie jest w pełni sprawne na tę chwilę. Zobaczymy, może w przyszłości będzie to działało w 100% lepiej. Dziesiąta, ostatnia rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, to to, że w Lightroomie
mamy jakby zbudowaną całą społeczność twórców, których promuje Adobe, czy którzy mogą swoje prace wstawiać i jakby pokazywać na ekranie głównym Lightrooma, a po to, żeby na przykład sprawdzić sobie, jak dane zdjęcie zostało obrobione. To jest bardzo fajna opcja, jeżeli widzimy jakieś zdjęcie tutaj, które w inspiracjach Adobe pokazuje, możemy sobie zobaczyć krok po kroku, jak ono zostało obrobione. I dodatkowo wszystkie te ustawienia zapisać jako preset do tego, żeby wykorzystać później na swoich zdjęciach. Bardzo fajna sprawa do tego, żeby po prostu jakby skorzystać no, w taki sposób społecznościowy, bym powiedział, z czyjejś pracy Adobe to udostępnia. Więc no, myślę, że możecie tam sobie spojrzeć, jeżeli szukacie jakichś inspiracji, nowych presetów czy sposobów na obróbkę. Moje porównanie raczej wskazuje na to, że warto bardziej korzystać z Lightrooma Classic, natomiast ja nie odrzucam tego Lightrooma Cloudowego, ponieważ on jest cały czas rozwijany i na przykład takie opcje jak tworzenie HDR-ów, panoram, które nie były dostępne jakiś czas temu w Lightroomie, no teraz już są. Jakby cały czas Adobe stara się rozwijać ten program w oparciu o chmurę. Dzięki temu, przypominam, mamy dostęp między innymi w przeglądarce. Nie musimy nawet zainstalowanego mieć tego programu. Wystarczy być zalogowanym do naszego konta Adobe, żeby korzystać z tego w przeglądarce. Tak, dokładnie w przeglądarce. Tak jak Facebooka. Możecie mieć Lightrooma. Dlatego ja bardzo sobie cenię tę możliwość synchronizowania zdjęć i obróbki, tak na dobrą sprawę, czy też selekcji tych zdjęć, gdziekolwiek jestem z dostępem do internetu, czy też po prostu nawet selekcjonowania na telefonie, na kanapie, bo wydaje mi się, że to bardziej wygodne niż tam siedzenie z myszką i komputerem i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby dla kogo są oba programy, no to jak zwykle tutaj będzie moja ulubiona odpowiedź. To zależy. To już wy musicie odpowiedzieć sobie na pytanie. Pamiętajcie, że jeżeli wykorzystujecie, wykupujecie ten plan dla fotografów za 12 euro czy tam 13 euro, to macie tak na dobrą sprawę i ten program, więc warto sobie czasem skorzystać. Są też opcje migracji katalogów nawet z Lightrooma klasycznego do Lightrooma cloudowego. Ja tak sobie jeden folder z podfolderami wyeksportowałem, to wszystko działa, mamy te zdjęcia, one są wtedy automatycznie w chmurze i na dysku, więc mamy ten podwójny backup, natomiast no wiadomo, Lightroom w wersji cloudowej jest trochę ograniczony w stosunku do tego, co daje nam Classic, natomiast wydaje mi się, że na sam początek można spróbować z tym Lightroomem trochę popracować, bo wydaje mi się, dla początkujących on jest trochę bardziej przystępny i łatwiejszy niż to, co mamy w Classicu, gdzie trzeba na pewno zrozumieć to, jak funkcjonuje chociażby katalogowanie zdjęć. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia czy też pytania dotyczące właśnie tych Lightroomów, no to chętnie odpowiem na te pytania w komentarzach. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście nic nie stoi Wam na przeszkodzie, żebyście kliknęli łapkę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał. Ode mnie to wszystko. To był kolejny odcinek z cyklu Kuchnia Lightrooma na kanale Piec od Kuchni. Ja się nazywam Łukasz Piecyk i do zobaczenia za tydzień. Cześć!